To było śmieszne. Powiedziałbym, że nie, ale jeżeli kogoś to bawi, jeżeli ktoś dlatego kupi pay-per-view, enjoy. Nie widziałem reakcji czatu na żywo, ale wydaje ci się, że to jest bardziej robione stricte pod publikę, czy może faktycznie go takie coś buduje, bo wiesz, są osoby, których taka pewność siebie, darcie się i tak dalej nakręca, no ale ja... Tak, tak, ale wiesz, tutaj jest jednak mnóstwo osób i tak dalej. Musi być bardzo duża bariera wyparcia wstydu, jeżeli coś takiego robi, więc myślę, że to jest po prostu cringe, o. Okej, powiedz mi, jak ty zapatrujesz się na dosłownie kilka dni przed walką na cały jej przebieg, bo jednak poszedł tutaj dość mocny zakład, jeżeli chodzi o Boxdela, bo tam 100 tysięcy jest na szali, ty postawiłeś swoją dalszą karierę w fejmie. Nie uważasz, że narzuciłeś sobie większą presję przez to wszystko na tą walkę? Ja jestem ambitną osobą, jakby uważam, że jeżeli przejebię z Ferrari w pierwszej rundzie, to będzie wstyd jak chuj, bo nikt chyba nigdy nie przejebał z Ferrari w pierwszej rundzie. Nie. No. Nawet ten ziomek, co tam chlał na streamach, jak on ma ten pierwszej walce, Bystrzak, jakby z nim przetrwał pierwszą rundę, bo w drugiej chyba padł, tak? Czy w pierwszej? Albo w pierwszej, kurwa.